Znajdujemy się w zespole elektrowni wodnych ZEW Niedzica. Na obiekcie pracuje 15 stacji transformatorowych produkcji ZPUE wyposażonych w rozdzielnice średnich napięć typu rotoblok VCB oraz rozdzielnice niskich napięć typu RNW. Całkowita moc zainstalowana w zespole elektrowni wodnych to prawie 100 MW. Jednak tutaj, na tym terenie, gdzie dystrybuujemy energię dla mieszkańców okolic jeziora, moc zainstalowana jest tylko 2 MW, co w zupełności wystarcza na pokrycie zapotrzebowania. Z firmą ZPUE pracujemy już od roku 2000. Jest to rok, w którym został ułożony pierwszy podwodny kabel na dnie Jeziora Czorsztyńskiego. Od tego czasu nasza współpraca układa się, powiedziałbym, wzorowo. Nie mamy powodu narzekać na urządzenia dostarczane przez ZPUE. No stąd też taka ilość stacji transformatorowych, która w tym roku osiągnęła już 15 sztuk, a pól rozdzielni średniego napięcia mamy już powyżej 50. W zeszłym roku, w roku 2020, układaliśmy drugi kabel, stąd też pokazał się tutaj we Frydmanie główny punkt dystrybucyjny i stąd też następne stacje transformatorowe, oczywiście dostarczane przez ZPUE. Za moimi plecami stoi budynek, w którym zainstalowano 8-polową rozdzielnicę średniego napięcia typu RELF. Zainstalowana w tym miejscu rozdzielnica typu RELF jest w całości obsługiwana zdalnie i sterowana i kontrolowana zdalnie. Służy do tego światłowód, który ułożyliśmy razem z linią 15 kV. Ta 8-polowa rozdzielnica spina tutaj w tym miejscu dwa kable 15 kV i zamyka nam pętlę, która pozwala na dystrybucję energii dookoła Jeziora Czorsztyńskiego, gdzie właśnie jesteśmy. O ile energię w tej chwili sprzedawaną dla mieszkańców w okolicach Jeziora Czorsztyńskiego produkujemy tylko z wody, mamy w planach w tej chwili zainstalowanie około 2 MW w fotowoltaice. Budynek tutaj we Frydmanie jest jednym z punktów, gdzie mamy zainstalować właśnie tą fotowoltaikę. Tutaj myślimy zainstalować około 1 MW. Stąd też w budynku tym pokazały się rozdzielnice niskiego napięcia, które są w stanie przyjąć dwa razy po 630 kV.